I proszę Państwa, zastanawiając się tutaj nad tym spotkaniem, tak sobie pomyślałam, że może opowiem Państwu, bo ponieważ znam kilka osób, które się Heglem zajmują od lat, dlaczego oni czytają Hegla, tak? Znaczy mogę poświadczyć, że to są bardzo takie osobiste wypowiedzi i nie skrywały się te osoby za jakimiś właśnie przepisami, za jakimiś tam książkami, tylko tak szczerze powiedziały dlaczego. Ja na przykład jeden z moich przyjaciół, Piotr Szymaniec z Wrocławia, z ciekawym przypadkiem, bo on jest prawnikiem, a napisał bardzo wiele bardzo ciekawych i kompetentnych tekstów z Hegla właśnie, są dostępne online. No i to jest zadziwiające, bo on nawet filozofii nie skończył, prawda? Więc z ciekawym przypadkiem. Ja się go pytałam, dlaczego prawnik czyta Hegla i zajmuje się. Powiedział, że tak naprawdę szukał kogoś, kto by mu powiedział coś głębszego o historii i sensie historii. Tak na serio, żeby mu to ktoś powiedział, prawda? Dlaczego my znajdujemy się dzisiaj w tym miejscu, w którym się znajdujemy i co to właściwie znaczy? Prawda? I Hegel to świetnie tłumaczy, nie tylko zresztą Hegel, bo Herder, prawda, Kant, no, Vico, no, oczywiście, że wielu filozofów, ale jakoś Hegel go przyciągnął właśnie tym, że o tej historii filozofii dużo mówi. I cóż, i wyjaśnia znakomicie sens instytucji społecznych, jak one się rozwijały, dlaczego one się rozwijały, prawda, co to właściwie znaczy. Jak postrzegamy proces dziejowy, tak? To były takie tematy, które go autentycznie frapowały, które autentycznie Hegel zaspokajał tą jego potrzebę. Natomiast mówił, że kwestie metafizyczne to raczej właśnie nie. Gdzieś na drugim planie są, gdzieś nie pociąga go to za bardzo. Na przykład Jan Hartmann, to w czasie mojego wykształcenia filozoficznego to był jedyny, nie wiem jak jest dzisiaj oczywiście, ale za moich czasów to był jedyna osoba, która prowadziła kurs o Heglu w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Hegel się oczywiście pojawiał na różnych zajęciach, zazwyczaj się w taki troszkę ironiczny sposób, taki, ale tylko Jan Hartmann prowadził kurs o Heglu jako takim. Tak? I to, co jego zachwycało w Heglu, bo teraz już się nie zachwyca Heglem, żeby było jasne, teraz już filozofia już umarła, wszyscy już nie ma nas, prawda, i tak dalej. Ale to, co go kiedyś zachwycało, to, że taka, można powiedzieć, bardzo duża pewność siebie, co się chce w filozofii osiągnąć. Trzeba rzeczywiście powiedzieć, że my dzisiaj jako filozofowie jesteśmy bardzo niepewni. My już nie wiemy, co będzie dalej z naszymi etatami, co będzie dalej z filozofią. Jest taka sytuacja kryzysogenna, nawet dopadła już nawet filozofię, nawet może nawet przede wszystkim filozofię. A tymczasem, jak się myśli o Heglu, to uderza pewność siebie. Czy on bardzo dobrze wie, po co jest filozofia, tak? Co to jest za narzędzie. On bardzo dobrze to ma i też tworzy taki nieprawdopodobny kosmos pojęciowy, kosmos leksykalny, w którym się w sposób nieprawdopodobnie konsekwentny porusza. Hegel to jest filozof, który się na nikogo nie ogląda. On się nie przejmuje, czy ktoś go naśladuje, czy on kogoś naśladuje. On jest po prostu sam dla siebie pewną wielkością i tak można powiedzieć w bardzo konsekwentny sposób i mocny. Czyli taka można powiedzieć brawura. Brawura. Hegel to jest brawura, siła. Bezwzględna konsekwencja wywodu. To może zachwycać oczywiście, no może kogoś zrażać. Ci, co mają takie słabe ja, to się zaraz boją, że ich właśnie zdławi to wszystko, prawda? Profesor Przyłęcki z Poznania na przykład też nie bał mi się powiedzieć, że dla niego Hegel to jest sprawa egzystencjalnego wyboru. Czy to nie jest tak, że właśnie lektura Hegla jest jakimś przypadkiem, że tak się przydarzyło, prawda? Zresztą on do Hegla dojrzewał wiele lat, bo zaczął się od fascynacji Heideggerem. Potem był Gadamer, który zresztą ma, jeśli chodzi o Hegla, dosyć duże, jakby to powiedzieć, zasługi, bo założył Internationale Hegelvereinigung, czyli jakby też propagował Hegla. Ale Przyłębski twierdzi, profesor Przyłębski, że Hegel jest najwybitniejszym filozofem nowożytnym, tak? Przy czym jego interesuje tylko filozofia społeczna. To jest rdzeń, tutaj są największe zasługi, tutaj jest aktualność, ale on stawia tezę, że to jest najlepsza, tak? Najlepsza koncepcja nowoczesnego społeczeństwa. Po prostu nie ma lepszej koncepcji na współczesne czasy, na współczesne wyzwania. No jest to teza mocna, prawda? To jest, można powiedzieć, taka optymalna struktura. Optymalna struktura bytu społecznego. Oczywiście możliwa jest dalsza perfekcjonizacja. My sobie już to po swojemu możemy perfekcjonizować, ale sama jakby idea tego nowoczesnego społeczeństwa jest już nam dana. Tak? Więc to jest też dosyć ciekawe. On to nazywa w ogóle republikanizmem. Tak? I metafizyka też go raczej nie interesuje. Prawda?
Kogo tu mamy? Przemka Białka. Mój przyjaciel, proszę Państwa, zastanawiałam się, czy o nim powiedzieć, bo to jest tak osobiste odczytanie Hegla, że w ogóle już nie wiadomo, jak to za bardzo. Ale no powiedziałam na początku, że ma być szczerze. Czemu się, że ludzie naprawdę tym Heglem zajmują? Więc on nazywa, on w ogóle mówi, że on rzadko czyta Hegla, ale jak czyta Hegla, to są dla niego chyba najważniejsze chwile w jego życiu. No to się Państwo zastanówcie szczerze, czy czytanie jakichś filozofów jest dla Was najważniejszą chwilą w życiu, czy macie najważniejsze, tak? Co jest dla nas najważniejsze? No, czytanie filozofów. Więc on to nazywa filozofią bólu i uważa w ogóle, że jak ktoś czyta Hegla i się dobrze czuje, to że nic z tego nie rozumie, tak? Że to trzeba, że to po prostu, aha, no i że on jest tak precyzyjny i tak nieprawdopodobnie zniewalający swoją precyzją, bo jest taki, proszę Państwa, mit, że Hegel jest abstrakcyjny, tak, że bo on, Przemek czyta głównie fenomenologię ducha, tak, on się na fenomenologii zatrzymał i na razie tutaj jest, więc to nieprawda, że on twierdzi, że, i on ma rację, że abstrakcyjna to jest właśnie dwudziestowieczna fenomenologia, a nie fenomenologia heglowska. Ona tam rozróżnia typy, akty świadomości, podział na poziom empiryczny, transcendentalny, ontyczny, ontologiczny. To jest dopiero abstrakcja. Natomiast właśnie Hegel jest nieprawdopodobnie precyzyjny. No i to jest niesłychane, kiedy my z tą precyzją się musimy skonfrontować i on jest tak, ta fenomenologia pokazuje, jak pracuje nasz umysł. Przy tym jest ta książka, jak pracuje ludzka świadomość. I nagle my się musimy w tym odnaleźć. Czyli można by powiedzieć, że heglizm, przynajmniej w ramach fenomenologii ducha, to jest próba zbudowania swojego własnego życia duchowego. Prawda? Trzeba się w tym odnaleźć. Czy to jest mój umysł? Czy moja świadomość tak pracuje? Co to znaczy, że moja świadomość tak pracuje? Prawda? Może nie, bo człowiek jest faktycznie w tym na początku dosyć zagubiony, zwłaszcza, że heglizm zniszczy, no zobaczymy, co to jest to zniszczenie ego. Tak? Więc to trzeba sobie to poukładać. Prawda? I też taki filozof, który ma tupet. To jest taka filozofia z tupetem właśnie. To, co inni mówią, że to jest pyszałkowatość, czy jakaś apodyktyczna, mówią, że to jest po prostu facet z tupetem. On po prostu jest w stanie wypowiedzieć to zdanie, że w ramach filozofii jest możliwe osiągnięcie czegoś największego. A my wszyscy dzisiaj, nie, my już dzisiaj tylko malutko, skromnie, prawda, boimy się, prawda, dużych, mocnych dyskursów. Już nie umiemy tak myśleć, prawda. Więc Przemek twierdzi, że w sumie nie uporano się w ogóle z dziedzictwem, podobnie jak ja, nie uporano się z dziedzictwem heglizmem. Nie bardzo wiadomo, co z tym cennym darem dzisiaj zrobić, prawda? Bo my za bardzo z naszą umysłowością się tego właśnie troszkę obawiamy. My sami nie wiemy, co z tym Heglem począć, prawda? I może na koniec jeszcze wspomnę o Światosławie Florianie Nowickim. To na pewno Państwo może znacie nazwisko, wybitny tłumacz i komentator filozofii Hegla. Jeśli chodzi o mnie osobiście, to akurat z nim miałam najintensywniejsze kontakty, jeśli chodzi o Hegla, dlatego że to nie jest wcale prosto znaleźć kogoś, kto chce gadać o Heglu. Znajdźcie sobie Państwo kogoś, kto pogada z Wami o Heglu. A Światosław Florian Nowicki chętnie rozmawia o Heglu, więc to były rozmowy takie dla mnie najgłębsze, najciekawsze. To jest jedyny żyjący heglista całościowy, jakiego znam. Ja nie znam drugiego po prostu, bo wszyscy, ja to się interesuję filozofią społeczną, a ja to tylko metafizyką, a ja to tylko estetyką. Wszyscy tak dziubią tego Hegla, tam coś wyciągają. A po prostu Światosław to po prostu, znaczy całościowy Hegel, on jest po prostu heglistą, który po prostu, i nie ma sprawniejszego heglisty, ponieważ on przetłumaczył, on to po prostu świetnie zna. Czyli on już nie jest takim heglistą, że on, nie wiem, coś Państwu tam opowie o tym Heglu jak ja, tylko to już jest taki heglista, który myśli Heglem, czyli on już stosuje heglizm jakby w swoim własnym myśleniu. To już jest takie narzędzie, że on już tego nawet nie zauważa, a on może być kontrowersyjny dla niektórych Światosław, bo on po prostu ma taką własną, on nie jest związany z żadnym uniwersytetem, celowo zresztą trzyma się z dala od tego towarzystwa. I on ma taki projekt łączenia filozofii z ezoteryką, więc to jest całkowicie poza środowiskiem akademickim, tak? Ale z nieprawdopodobną łatwością stosuje cały arsenał pojęciowy heglowski. To ja nie znam takiej drugiej osoby, jest po prostu biegły jak nikt. Ja myślę, że to jest jeden z, nie może najwybitniejszy znawca Hegla na świecie. Ja nie chcę używać takiej, bo ja też nie znam tak, nie wiem, co w Rumunii, nie wiem, co, nie wiem, nie, może Niemcy są najwybitniejsi, to trudno mi powiedzieć. No ja znam Światosława i widzę po prostu, jak on pisze w sposób bardzo charakterystyczny o Heglu. Właśnie nie stawia przypisów, nie pisze o tych wszystkich komentatorach, w ogóle tego nie interesuje. Pisze o swoim własnym doświadczeniu, stawia własne analizy, wiele tekstów jego świetnych, nieopublikowane są, na przykład Dialektyka panowania niewoli w całości systemu Hegla, świetny tekst, nieopublikowany, właściwie to mało kogo interesuje.
piszę książkę o Heglu, też nie ma funduszy, nikogo to właściwie specjalnie nie interesuje. Ale chcę powiedzieć, że ja jestem bardzo wdzięczna Światosławowi, z tego miejsca mu też dziękuję za to, że jakby był ze mną na początku, zwłaszcza czytania Hegla, że on mnie dobrze ustawił. Znaczy on mi właściwie powiedział w odpowiednim momencie, że ja właśnie mam się Hegla nie bać, czyli to znaczy, że heglista mi powiedział, że nie jest ważne, czy Hegel, co Hegel twierdzi. Że tak naprawdę ja nie powinnam zwracać uwagę na to, co Hegel twierdzi. Że to, co Hegel twierdzi, czyli ta prawda, to jest już na końcu. Ja sobie na końcu mogę już odrzucić Hegla, tak? Czyli ja, żebym go wzięła właśnie instrumentalnie, żebym ja się z nim rozwinęła, tak? Żebym ja nie patrzyła na niego oceniająco, nie bała się go, tylko żebym pozwoliła mu, żebyśmy razem wchodzili na szczyt, prawda? A na końcu się może pojawić ocena, bo to jest oczywiście naturalne. Każdy chce mieć swoje poglądy, każdy... Ale to ja sobie sama muszę odpowiedzieć, jaka jest prawda. No trzeba pytać zawsze siebie, jaka jest prawda, prawda? Nie dać się właśnie zniewolić. I to właśnie tego nauczył mnie właśnie Światosław Florian Nowicki.